Tym razem chciałbym powiedzieć parę słów o samym Teatrum Illuminatum, czyli naszym projekcie teatralnym, który rozpoczęliśmy z moim kolegą od czasów studiów, przyjacielem od czasów studiów, czyli praktycznie od zawsze jesteśmy przyjaciółmi, ale projekt rozwijamy od 2013 roku, nazywa się Teatrum Illuminatum. Od początku, znaczy wziął się on w ogóle stąd, że na początku zaczęliśmy myśleć, że byłoby zabawnie odczytywać nagrania audio, to było jeszcze przed 2013 rokiem, nagrania audio w rozmowach, rozmów rozmaitych polityków, którzy to politycy mówiliby na przykład prawdę dla odmiany. Czyli mówiliby, zachowywaliby się szczerze. W tym momencie narodził się ten styl humoru, taki nieco groteskowy. Groteska, jak to się mówi, jak to, świat bez zasad, tak? Czyli co by było, jakby ludzie, którzy myślą bardzo dużo o sobie, a bardzo mało o innych, bo jest takie powiedzenie, dobre wychowanie polega na tym, żeby ukrywać ten fakt, no to tutaj jest to jakby wprost pokazane. Jakby ten humor się wtedy, jakby można powiedzieć, narodził. I kontynuowany był już potem w postaci czysto teatralnej. To jest taka informacja dla tych, którzy natykają się na przykład na jeden film Teatrum Illuminatum i nie do końca wiedzą, z czym się to je. No więc po to jest ta informacja. Od początku, jeżeli chodzi o dobór tematyki i stylów, to nie narzucaliśmy sobie żadnych granic, dlatego są filmy o obecnych korporacjach, o sporcie, o historii. Jest bardzo dużo historii, ponieważ razem studiowaliśmy historię, ale jest też bardzo dużo współczesnych. Mamy nawet science fiction, political fiction i tak dalej. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Na koniec może i słówko o stroju, który ubrałem. Ten strój to jest strój członka belgijskiej orkiestry. Nie mam pojęcia, z jakiego miasta. No to tyle. Wszystkie filmy Teatrum Illuminatum mają ze sobą właśnie w nazwie to Teatrum Illuminatum, potem można je znaleźć. Obcojęzyczne mają dodane właśnie English, Deutsch, Français i tak dalej, dla ułatwienia dodaję, dla tych, którzy też znajdują jeden film właśnie.